Umowę na budowę boiska przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach podpisał Czesław Rękiewicz, prezydent miasta. Będzie to kolejny profesjonalny, przyszkolny obiekt sportowy w mieście. Boisko powstanie do połowy października przyszłego roku. Za prawie 4 miliony złotych wybuduje je warszawska firma DBM Service. 1 000 000 złotych mamy na tę inwestycję z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Oczywiście realizujemy konsekwentnie przebudowę boisk przyszkolnych przy naszych obiektach, przy naszych szkołach, zespołach szkół i to jest kolejna inwestycja, którą chcemy zrealizować do 12 października przyszłego roku. Kompleks sportowy, który powstanie przy ZST, będzie bliźniaczo podobny do obiektu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach. W jego obrębie znajdą się boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boisko wielofunkcyjne, siłownia plenerowa, bieżnia ze skokiem do skoków dal, bieżnia trzytorowa i zaplecze sanitarno-szatniowe. Zespół Szkół Technicznych jest dużą szkołą i ten obiekt na pewno w tym miejscu jest potrzebny i on oczywiście będzie służył szkole, ale nie tylko szkole tej młodzieży właśnie uczącej się w ZST, ale również i okolicznym mieszkańcom tam będzie można pograć w piłkę. Prawie 100 kg szczupaka i sandacza trafiło do zalewu Arkadia w Suwałkach. Drapieżniki mają pomóc w oczyszczeniu zbiornika. Latem nad zalewem z powodu pojawienia się sinic obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Aby zaradzić tej sytuacji, władze miasta zwróciły się do naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o analizę sytuacji. Wcześniej funkcjonował pomysł, aby spuścić ze zbiornika wodę, wyczyścić dno i napełnić go z powrotem. Jednak badania pokazały, że głównym źródłem zanieczyszczenia zalewu jest rzeka Czarna Hańcza i związki azotu i fosforu, a nie jak podejrzewano ptaki czy zanęta rzucana przez wędkarzy. Bo te związki fosforu i azotu w 90% wprowadzane są do tego zalewu z Czarnej Hańczy, z naszej rzeki. I dlatego też musimy zająć się właśnie rzeką i zobaczyć, skąd te zanieczyszczenia powstają w tej rzece. Kolejna sugestia naukowców dotyczyła właśnie zmiany struktury zarybienia akwenu. Ich zdaniem w zalewie powinno być więcej ryb drapieżnych. To może znacznie wpłynąć na ograniczenie zanieczyszczenia zbiornika. I stąd zasilamy ten zbiornik na rybek, 50 kg szczupaka będzie wprowadzono do tego zalewu i 40 kg sandacza. Oczywiście zmieniamy strukturę zarybienia tego zbiornika po to, żeby właśnie może było tego mniej planktonu. Na efekty tych działań trzeba będzie zaczekać nawet 2 lata. Jeśli jednak czyszczenie rzeki i zmiana rybostanu nie pomogą, potrzebna będzie budowa tak zwanego odstojnika. Chodzi o wydzielenie w akwenie zbiornika, w którym na pewien czas będzie gromadzić się woda z rzeki. Do zalewu będzie wtedy spływała tylko część wody pozbawionej osadów. Odmulanie dna ma być ostatecznym środkiem, kiedy zawiodą pozostałe. Tylko jeżeli czarnohańczo płynie to, co dzisiaj, no to sensu nie ma. To trzeba zobaczyć, skąd te związki fosforu i azotu biorą się w Czarnej Hańczy i tutaj się przede wszystkim tym problemem zająć i zajmiemy się tym problemem już wkrótce. Duże dofinansowanie z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzyma przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Suwałkach. Mowa o kwocie około 8,5 miliona złotych. Całkowita wartość przedsięwzięcia to prawie 13 milionów złotych. Inwestycje w ramach projektu będą realizowane do 2020 roku. Podpisanie umowy na dofinansowanie odbędzie się jeszcze w tym roku. Projekt dotyczy kilku obszarów. Na przebudowę kanalizacji sanitarnej, na również dalej inwestowanie w oczyszczalnie ścieków, bo tam potrzeby są jeszcze duże. Poza tym w ramach projektu PEWiK postawi na swoim terenie panele fotowoltaiczne, będzie monitorował sieć wodociągową, a także przebuduje lub wybuduje kanalizację sanitarną i wodociągową w kilku miejscach. Między innymi na potrzeby nowej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulicy Zastawie. Dobrze, że właśnie PEWiK skutecznie złożył aplikację i pozyskał środki finansowe. To na pewno stworzy lepszą sytuację i nie będzie obciążało również naszych mieszkańców.